Do grającej szafy groszyk wrzuć jeden malusieńki grosz, bo tam w środku śpi melodisto, więc je swym grosikiem zbudź. Bogi, 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 cia, 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 czarodziejska szafa gra. Chciałbym Państwa serdecznie przywitać w Centrum Integracji Kulturalnej Orzeł na trzecim już z kolei podsumowaniu ferii zimowych. Jak co roku przygotowaliśmy bogatą ofertę na ferie zimowe. W naszych zajęciach wzięło udział około 100 młodych ludzi. Seks appeal to nasza broń kobieca. Seks appeal to coś, co Was podnieca. Wdzięk, szyk, szar, styl, tym Was zdobywamy w mig. O, jeden znak, a już nie wiecie sami, co i jak. Zdychacie godzinami, ech, och, uch, ach, i męczycie się, że strach. Ferie i święta rządzą się swoimi prawami, bo wtedy dzieci mają więcej luzu, natomiast pracownicy boku mają więcej roboty i na tym rzecz polega. Ale oni się tego nie obawiają, tak jak zawsze, co roku, w tym roku również nie wzbraniali się, a wręcz przeciwnie, proszę Państwa, zachęcali, żeby uczestników było jak najwięcej. No i się udało, prawda? Kochany, kochany, lecą z drzewa jak dawniej kasztany, wprost pod stopy par roześmianych. Jak rudy lecą grad. Pracowaliśmy praktycznie 2 tygodnie. Najbardziej intensywnie pracowały warsztaty teatralne i muzyczne, ponieważ pracowały praktycznie przez 8-9 spotkań. Natomiast w przypadku fotografii i filmu mieliśmy 3-4 spotkania. Na warsztatach fotograficznych było 18 osób. Zrobiliśmy 600 fotografii, dzieci były zadowolone, były szczęśliwe. Prowadziliśmy warsztaty przez pierwsze 3 dni ferii zimowych po 4 godziny dziennie. Wydawało mi się, że to jest zbyt dużo dla maluchów. Okazało się, że ja nie wytrzymałem, tylko dzieci jeszcze bardziej chciały. One nie 4 godziny, tylko jeszcze dłużej. Choć papierków po cukierkach tu i ówdzie ślad, marzy ci się bombonierka taka jak ja. Niby nic, a jednak zerkasz, jak się dostać do pudełka, odkryć tajemnicę słodką, delikatnie zdjąć złotko. Choć papierków po cukierkach tu i ówdzie ślad, marzy mi się bombonierka taka jest cud. Żeby nic, a jednak zerkasz, jak się dostać do pudełka, odkryć tajemnicę słodką, delikatnie zdjąć. Rzeczywiście mieliśmy fajne warsztaty, mieliśmy dzieła tworzone i teraz możemy zobaczyć efekt tej pracy. W imieniu prezydenta wypowiadam się tutaj, pana Piotra Romana, w imieniu władz miasta. My oczywiście deklarujemy, że nadal będziemy wspierać działalność naszego ośrodka. Nie zapominajcie, słuchajcie, o wyobraźni. To jest bardzo ważna rzecz, że możemy ćwiczyć na instrumentach, na śpiewać ćwiczenia, etiudy, różne utwory, które nam zadają, które ktoś nam pokazuje, ale na końcu jest wyobraźnia i nie zapominajmy, żeby na niej bazować, żeby właśnie, żebyśmy z niej korzystali cały czas, nieustannie. Nierozłączni jak światem świat.